zaczynamy bardzo słoneczny wtorek, ale prawie dałam się nabrać. Okazuje się, że to, że świeci słońce, wcale nie znaczy, że jest ciepło, bo chyba jest coś około zera, więc temperatura nas w tym tygodniu chyba nie rozpieści. My jesteśmy po śniadanku, dzidziulka mi spała do 7:30, uwierzycie, całą noc, całą. Ostatnio mamy bardzo dużo takich nocy przyspanych w całości. Oczywiście zaraz to się zmieni, no ale wiecie, trzeba się cieszyć z tego, co się ma. Zjadłyśmy sobie tosty, coś takiego na szybko, zaraz wiadomo, tutaj muszę poogarniać, wyciągnąć odkurzacz. Albo puszczę odkurzacz, ten drugi, zobaczymy. Wstawiłam pranie, myślę, że wyruszymy gdzieś, żeby troszeczkę doładować baterię tym słonkiem. No bo w sumie co, bez sensu jest siedzieć w domu. Ubieramy się, ja już jestem po takiej, wiecie, ala porannej pielęgnacji, jeszcze krem muszę nałożyć na twarz i będziemy się ubierać. I tak myślę, że może bym się napiła trochę kawki, tylko nie wiem sama, czy rozpuszczalnej, czy takiej fusiastej. I jednak wygrała taka fusiasta. Tak, ja już zaczynam sezon, co z tego, że w tle widać śnieg. Jest słonko, więc niech się pranie chociaż troszeczkę przewietrzy. I my w sumie jeszcze nigdzie się nie wybrałyśmy, ale tak stwierdziłam, że Lila niech się prześpi w domu. Zawsze w zasadzie drzemki ma w domu. Tam czasem dostaję rady, że może lepiej by było dla niej spać na dworze. Ale ja nie ukrywam, że wiecie, jak ona śpi, to jest dla mnie taki czas, żeby usiąść, na przykład zjeść coś jeszcze, coś tam nadgonić z robotą, jeśli na przykład muszę. No albo po prostu posiedzieć i się polenić. Zauważyłam też w ogóle, że ostatnio jakoś tak nam się uregulowały te pory spania. I Lila na drzemce nawet 2 godziny potrafi spać. Bałam się bardzo, że na przykład przez to będziemy mieć potem problem z wieczorem, ale chyba już się przyzwyczaiła do tych pór, że o takich i o takich godzinach chodzi spać. No i dzięki temu jest fajnie, chociaż koleżanka mi powiedziała, że no chwilę się pocieszę, a potem zabawa od początku. No w sumie tak będzie, no ale to chociaż jeszcze miesiąc będę korzystać z tego, że Dzidzi ładnie śpi. Okej, i ja zabieram się znowu za książkę. Powiem Wam, że już mnie mega męczy, ale bym chciała ją dokończyć. I potem zabieram się za obiad. A na dzisiaj zaplanowałam kurczaka po toskańsku. Znalazłam inspirację na filmach LGS. Podobno mega szybkie i smaczne danie. Właśnie potrzebujemy szpinaku, suszonych pomidorów, kurczaka, makaron, śmietanę, także wiecie, no takie można by powiedzieć, że w miarę podstawowe produkty, bo ja nie lubię, jak w przepisach pojawiają się jakieś takie dziwne rzeczy, które można złapać tylko w takich dużych, dużych sklepach typu Auchan czy Carrefour, tylko właśnie lubię takie, wiecie, że nawet nie wiem, jeśli bym o czymś zapomniała, to mogę wyskoczyć do osiedlowego sklepu i wiem, że to na pewno tam będzie. Zastanawiałam się też nad ciastem. W planach ogólnie na ten tydzień jest sernik na zimno, ale nie wiem, czy robić go dzisiaj, czy może robić go jutro, bo w sumie dzisiaj mam takie ograniczone chęci. A jeszcze tak, jak obudziłam się wcześniej, o tej 5:00, to tak myślałam, że kurczę, mamy jeszcze w szafce gdzieś schowaną czekoladę, więc może na przykład fajnie by było zrobić takie ciasto czekoladowe, na przykład przełożyć je jakimiś powidłami, bo mamy też otwarte powidła, nie jemy tego za często, więc może właśnie fajnie by było je wykorzystać w ten sposób, że zrobić ciacho czekoladowe, przełożyć powidłami i nie wiem, zrobić jakąś taką polewę z gorzkiej czekolady. Więc nie wiem, no zobaczę, pomyślę, pokombinuję, bo nie chcę, żeby wiecie, potem była niespodzianka, że odkręcam słoik, bo chcę sobie zrobić kanapkę z czymś słodkim, a tu w słoiku będzie czekała pleśń. No i dobra, mogę zacząć robić dzisiejszy obiad, a w zasadzie chcę, wiecie, coś tam przygotować, bo po drzemce Lilki pewnie wyjdziemy sobie pozałatwiać sprawy. Muszę wstąpić na pewno do apteki po gazy, bo chciałabym w końcu ogarnąć kiełki. Mam tutaj pokrojonego kurczaka, są pomidory suszone, śmietana i świeży szpinak.
Tak, i my już jesteśmy na dworku. Akurat przygotowałam obiad. I w sumie tak wyszłyśmy, że pewnie Kuba będzie mógł nas potem odebrać. Jeszcze musi podjechać po dwie rzeczy. Więc myślę, że akurat do trzeciej powinniśmy wszystko, wiecie, pozałatwiać. I zgaduję, że po prostu nas zgarnie ze sklepu. My już wróciłyśmy do domku, a w zasadzie wróciliśmy, bo zgarnął nas tata. I kończę robić obiad, dodałam szpinak, gotuje się woda na makaron, więc zaraz będziemy mogli zjeść. Stwierdziłam, że mam chęć na jeszcze jedną kawkę, więc zrobię sobie taką z ekspresu. No i co, dzisiaj cały dzień jestem w takim domowym wydaniu, ale mi to nie przeszkadza. Może zaraz Wam pokażemy, co takiego udało nam się kupić. Kilka rzeczy było mi bardzo potrzebnych, więc stwierdziłam w sumie po rozmowie z Anią, że no co, idę, kupuję, skoro coś jest potrzebne, no to trzeba iść, wybrać, zapłacić i korzystać potem z tego. Kubuś przy okazji przywiózł mi książki, które już jakiś czas temu zarezerwowałam u jednej pani. Stwierdziłam, że będę starała się kupować książki z drugiej ręki i udało mi się, zgarnęłam 4 za 20 zł, więc wydaje mi się, że bardzo spoko. No i przy okazji poprosiłam Kubę, żeby zajrzał do kwiaciarni i przywiózł mi bardzo ładnego kwiatka. Taki bluszczyk, ale do niego jest też taki sznurek, żeby, wiecie, zwisał z sufitu, także bardzo fajnie. No to może najpierw książki, zrobiłam im zdjęcie. Mam coś Katarzyny Bereniki Miszczuk. Obsesję, szkoda, że nie było tego kwiatu paproci. No ale będę szukać. Dalej niedoręczony list, second hand. Mi się wydaje, że to jest było swego czasu popularne, więc mam to u siebie. I insta serial o miłości, mamy ginekolog, zobaczymy. No dobra, proszę Państwa, razem z Lilą zrobimy dla Was haul zakupowy. No to lecimy. Wzięłyśmy ręczniczek taki z kapturkiem, one są bardzo fajne przy bobasach i ten akurat był najtańszy za 2 dyszki. Wzięłam sobie coś takiego z rzeczy szkolnych, czyli zakreślacz, ale ja czasem lubię sobie coś w książkach zaznaczyć kolorem, jeśli coś jest bardzo ciekawego. Wzięłyśmy też coś na zbliżający się sezon piaskownicowy i związany z placem zabaw. Mamy sitko, jest chyba łopatka, grabki, jakieś tam foremki ze zwierzątkami i całość kosztowała 5 zł, więc niedużo. Słoik na mąkę, bo nie lubię, jak mąka stoi mi napoczęta w tej papierowej torebce. Takie pojemniczki wzięłam też z myślą o spacerach, żeby tutaj schować jakieś owoce. Są chyba 3 albo 4, więc będziemy tutaj chowały jakiś jogurt, owoce, coś takiego. 2 doniczki takie podłużne właśnie na jakieś zioła. Te talerzyki są po prostu cudowne. Troszeczkę kojarzą mi się z babcią i one chyba były po 2 zł, tak. Ale naprawdę są cudne, wzięłam 4. Jak ktoś przyjdzie z gości, to po prostu będę mogła im podać ciacho. Ta doniczka też długo chodziła mi po głowie, czyli taka skorupka. Tutaj bym chciała zasiać rzeżuchę. I wzięłam 2 zestawy poszewek. Jak widać, są po 2 sztuki. I one chyba były po 10 zł. Akurat u nas poszewki nie mogą być drogie, bo ja wiem, że założę je i zaraz będą upaćkane w czekoladzie, w podkładach, kremach, w jakichś sokach, w jogurtach, po prostu dosłownie we wszystkim. Więc coś takiego, czego w razie czego nie będzie szkoda wyrzucić. I witam się z Wami kolejnego dnia. Mamy taką sytuację, ja sobie popijam wodę i nadrabiam YouTube. No i przy okazji czekam, aż moja dzidzia wstanie. Zbliża się godzina 8, a ona ciągle śpi. Tak, więc mój babas wstał, ja zrobiłam sobie kawkę, teraz grzeję dla nas śniadanko, zjemy parówy, bo parówy to jest jedna z niewielu rzeczy, które Lila je. Moje dziecko podchodzi pod wege, mięsa nie lubi. Wczoraj chcieliśmy jej przymycić odrobinę piersi z kurczaka, ale nie dała się nabrać, oj nie. Ale makaron w sosie, już wiecie, zupełnie inna sprawa.
Więc grzeję parówki, piję kawkę i my będziemy niedługo się zbierać do wyjścia. Okej, jest jeszcze wcześnie, my sobie idziemy już na ten spacer. Wczoraj długo siedziałyśmy w domu, wyszłyśmy późno, a dzisiaj stwierdziłam, że nie ma na co czekać, tylko od razu ruszamy. Pogoda jest całkiem spoko, może nie jest jakoś wybitnie ciepło. Leży jeszcze trochę śniegu, ale nie jest też źle. Wydaje mi się, że właśnie taka fajna pogoda, żeby troszeczkę pospacerować, dotlenić się. Zgaduję, że w jedną stronę będziemy wracały autobusem, bo jeśli mam być szczera, to powiem Wam szczerze, że dla mnie już taki spacer jest troszeczkę ciężki, taki dalszy. Ale no co no, musimy jakoś to przetrwać. Okej, my już wróciłyśmy. Powiem Wam, że troszeczkę się zmęczyłam, ale fajnie było się przejść, bo pogoda jest naprawdę cudna. Myślę też, że jest świetna do tego, żeby zacząć dzisiaj projekt balkon, żeby poprzesadzać po prostu roślinki. Stwierdziłam, że zrobimy to na balkonie, żeby po prostu nie brudzić w domu. Zaraz też zabieram się za kiełki, bo w końcu mam wszystko. Mam kiełki, mam słoiki i mam gazę. Więc tak, chyba można powiedzieć, że mam wszystko. I co? Jakoś tak zrobiła się prawie godzina 13, więc niedługo wróci Kuba. I powiem Wam, że ja też zaczęłam się zastanawiać nad zrobieniem makijażu, bo obejrzałam sobie film Lusiak, w którym powiedziała, że nie pokaże się ludziom, bo nie jest pomalowana. I tak mnie wzięło na refleksję, czy faktycznie my kobiety powinnyśmy przepraszać za to, że się nie malujemy, albo na przykład, że mamy wczorajsze włosy, albo ogólnie, że jesteśmy w gorszej kondycji, bo zauważyłam, że dużo dziewczyn to robi, czyli przeprasza za to, że są niepomalowane. I tak sama nie wiem w sumie, co o tym myśleć. Czasem też mam coś takiego, że o sorry, ale ja dzisiaj jestem taka nieogarnięta, a w sumie przecież to żadna zbrodnia, więc chyba nie ma za co przepraszać. Nie wiem, jakie Wy macie do tego podejście. I wiecie co? Chyba zainwestuję w większą ilość tego typu słoików, bo muszę przyznać, że spoko to wygląda. Mąka nie jest w potwieranych tych torbach papierowych. Nic się nie wysypuje, tylko wszystko jest szczelnie zamknięte. I tak, tutaj mam moją ekipę kiełek. Trochę jak widać ich jest. Oczywiście nie będę wszystkich sadziła naraz, tylko raczej po jednym opakowaniu, no bo w sumie po co mi cztery typy? Jeszcze trzeba przecież to zjeść. A w sumie ja jestem taką fanką kiełek. Kuba i Lila już niekoniecznie, no ale wiadomo, że będę starała im się gdzieś w sałatce przemycić. No i mam jeszcze zioła i rzeżuchę ogrodową. Też bardzo bym chciała zasadzić. Także w ogóle w Kiku było dużo fajnych rzeczy. Tak, i w Kiku było naprawdę sporo takich fajnych rzeczy, takich nawet, wiecie, balkonowo-ogrodowych, można by powiedzieć. Ale też właśnie taka patera pasująca do tych talerzyków, które wczoraj kupiłam, kieliszki, więc zapytałam Kuby, czy po prostu byłaby opcja, żebyśmy się potem jeszcze wybrali na taki spacer do Kika. I powiedział, że nie ma problemu, także potem jeszcze jeden spacer. Wczoraj już Wam nie pokazywałam, ale wstąpiłam też przy okazji do apteki. Właśnie my mieszkamy w takim fajnym punkcie, że w zasadzie wszystko jest blisko, więc wstąpiłam po takie potrzebne rzeczy. Wzięłam kremik do przewijania z Mustelli. Zauważyłam, że ta marka nam akurat bardzo służy. Lanomaść z Ziai. Powiem Wam, że w ogóle wcześniej, jak jeszcze pokazywałam tego typu rzeczy na Instagramie, to potrafiłam zgarnąć opieprz, że jak ja w ogóle mogę korzystać z produktów z Ziai, albo jak ja mogę w ogóle korzystać z produktów Nivea. Ja to sprawdzam, wiadomo, że jeśli coś by szkodziło, no to wtedy się to odstawia, ale skoro coś służy, widzę, że przynosi pozytywny efekt, to czemu mam zgarniać za to opieprz? Więc tak, ja uważam, że to jest spoko produkt, Mustella też się u nas sprawdza, no i wzięłam jeszcze właśnie gazę z myślą o czym? O kiełkach. Nasz spacer zakończył się w lumpia, w zasadzie to był nasz cel. Chciałam kupić skarpetki, podkoszulki dla Lileczki, bo teraz jest taka pogoda, że te podkoszulki zawsze dają dodatkową warstwę, ale nie są też zbyt grube, więc wydaje mi się, że na taką pogodę, jak mamy teraz, są jak znalazł, a u nas jest deficyt podkoszulkowy, nie wiem, co dzisiaj jest z moim mówieniem.
Więc tak, wzięłam takie buciki. Stwierdziłam, że jak zrobi się cieplej, po prostu będą jak znalazł. Złapałam skarpetki. Skarpetki w sklepach ogólnie wychodzą moim zdaniem drogo. Też bardzo ładny taki. Może jak ktoś, no, taki śpiworek do spania, do wózka on może być. Zapłaciłam za niego 5 zł z groszami, a zobaczcie, wygląda po prostu świetnie. W sklepach chodzą po 6-7 dyszek. Wzięłam dwie takie, dwa bodziaki dla maleństwa, pod koszulkę, tutaj spodenki dla maleństwa, dwie pary, tutaj takie 3/4 leginsiki właśnie na plac zabaw, jak już w ogóle będzie tak fajnie wiosennie. No i druga część, czapeczka z Daszkiem. Tata nosi czapki z Daszkiem, więc Lila też będzie nosiła czapki z Daszkiem. Taka sukienka bardzo fajna z Newbie, w taki delikatny wzorek. Bluzę jeszcze i taką złapałam z perełkami. Jakoś tak wpadła mi w oko, stwierdziłam, że nawet wiecie, jak pobrudzi to czymś i to się nie dopierze, no to po prostu nie będzie mi szkoda. Piżamka z Kubusiem dla maleństwa. Nie będę ukrywać, że strasznie wpadła mi w oko. No i tutaj jeszcze taka piżamka ze słonikiem. Super, że to jest dwuczęściowy zestaw. A jakby no głównie na takich mi zależy, no bo już te takie jednoczęściowe pajacyki raczej są średnio wygodne dla Lilki. Tym bardziej, że one bardzo często mają zabudowane stópki. I uwaga, Lila zdobyła serduszko pań, które tam pracują. Jedna zaczęła jej dawać zabawki, które akurat były dostępne tego dnia. No i powiem Wam, że ta wieża strasznie Lilę zajęła. Pani tam obok niej siedziała, zabierała od niej te kółka, potem jej podawała te kółka i po prostu dziecko miało frajdę przez jakieś dobre 10 minut. Ja mogłam na spokojnie sobie poprzeglądać resztę rzeczy i potem stwierdziłam, że dobra, skoro tak jej się podoba, to po prostu kupię jej to. Tej widać, że no, trzeba to po prostu wyprać, odświeżyć, ale skoro ona ma się tym bawić, no to stwierdziłam, że mi naprawdę tych 5 czy tam 6 złotych nie będzie szkoda. Skoro dziecko ma czerpać z tego frajdę, to bardzo proszę, zabawka wróciła z nami. I też tam się zgadałam właśnie z jedną panią. O co? A, właśnie zaczęłam mówić, że u niej akurat nie przeszłoby to, żeby kupować rzeczy w lumpie, chociaż ona sama jest jak najbardziej za. No, ale że u niej raczej jest takie podejście, że na dziecko nie ma co żałować. Lepiej kupić nowe i potem to w razie czego sprzedać. No i dla siebie wzięłam jeszcze taką bluzkę z kolekcji H&M Mama. Może troszeczkę późno, ale wydaje mi się, że jeszcze mi śmiało posłuży. Bo no nie ukrywam, że te moje bluzeczki są po prostu przykrótkie i widać mi brzuch, a nie chcę czegoś takiego, więc wzięłam. Ona nie kosztowała dużo, 4, może 5 zł. I taką bluzę z kapturem. I w życiu bym się nie podejrzewała o to, że kupię sobie bluzę z kapturem, taką wkładaną, ale wiecie co, tak jak czasem wychodzimy na spacery, zauważyłam to szczególnie w zeszłym roku, właśnie jak wychodziliśmy na spacery wieczorem i robiło się chłodno, to naprawdę taka bluza potrafi uratować sytuację. Zobaczcie, można zawsze kapturek naciągnąć. Tutaj kolor jest, widzę, troszeczkę przekłamany, bo ma taki żywy żółty kolor, a tutaj wpada w taki stonowany. Czy właśnie nad morzem tego typu bluzy są po prostu świetne. Zobaczcie, tak się robi zakupy w Isku. Chodź. Och. Pomagasz rodzicom, tak? Bo się potkniesz zaraz. Okej, mamy w końcu progres. Jak to się nazywa? Kiełki czekają na zalanie wodą. Jest ona jeszcze zbyt ciepła i najpierw stwierdziłam, że zasadzę rzodkiewkę. A teraz zabieram się za zrobienie ciasta czekoladowego. Przełożymy je powidłami, bo jutro będziemy mieć gości. I od razu, korzystając z okazji, pokażę Wam nasz dzisiejszy zakup w Kiku. Takie szklaneczki, wydaje mi się, że one właśnie będą idealne do whisky. My mamy takie klasyczne szklanki, a te jakoś tak wpadły mi w oko. Są z takiego grubszego szkła, wyglądają chyba całkiem fajnie i wydaje mi się, że będą super komponowały się z naszą karafką. O, zobaczcie, tu jest karafka złapana już jakiś czas temu w Biedronce i tutaj szklaneczka. Oczywiście kupiliśmy dwie i ja bym to w ogóle docelowo widziała na jakiejś złotej tacy, jeszcze z, na przykład z pojemniczkiem na lód, z czymś takim, albo w ogóle w jakimś takim fajnym barku. I tak ogólnie powiem Wam, że zarówno Kik, jak i Isk
pozytywnie zaskoczyli, jeśli chodzi o asortyment. Po prawdzie spodziewałam się, że w Kiku będzie jeszcze ta wielkanocna kolekcja, ale w zasadzie zostały jakieś takie pojedyncze rzeczy, więc już stwierdziłam, że nie będę brała na siłę. Ale było dużo rzeczy właśnie takich ogrodowo-balkonowych, były bardzo ładne rzeczy do kuchni i właśnie jakby po to głównie pojechaliśmy tam. I co? Strasznie jeszcze mi się spodobała taka skarbonka w kształcie samochodu i w tym samochodzie siedział pan młody z panną młodą. Następnym razem, jak będę gdzieś w okolicach Kika, to chyba nawet wejdę po tą skarbonkę, bo naprawdę była przeurocza. No i Lisk zaskoczył, jeśli chodzi o ceny, bo tak to wydaje mi się, że tam jest stosunkowo drogo, a właśnie jak wrzucą jakieś promocje, no to naprawdę można złapać fajne rzeczy w bardzo spoko cenach. I doszłam dzisiaj do wniosku, że tamtą książkę Maszyny Szczęścia odpuszczam. Zostało mi chyba tam z 60 stron, ale po prostu no coś nie idzie mi jej czytanie, więc stwierdziłam, że nie ma co się zmuszać. Biorę się za coś nowego. Tą autorkę bardzo lubię, przeczytałam chyba 4 jej książki, więc teraz zabieram się za kolejną. I tutaj chyba tak, jest detektyw Didi Warren, która już chyba w jednej książce się pojawiła, nie pamiętam w której, ale na pewno tą bohaterkę kojarzę.